Hej marketerze, super, że jesteś. Czy budowa własnej listy adresowej jest ważna i czy jest Ci potrzebna w biznesie internetowym? Z tego co widzę, dużo osób to ignoruje i twierdzi, że to jest w ogóle niepotrzebne, że nie ma sensu na to tracić czasu itd., itd. A co się stanie, jak będziesz budować swój biznes tylko i wyłącznie na przykład za pomocą Facebooka, TikToka albo nie wiem, albo YouTube'a? I nagle Facebook, TikTok lub YouTube skasuje Twoje konto, bo stwierdzi, że coś tam naruszyłeś i im się to nie podoba i Ci wszystko kasuje. Co się wtedy stanie? Jak myślisz? Straciłeś nagle swój cały ruch, swoją całą społeczność? Oczywiście można to odbudować, ale to jest i stres, i kolejna strata czasu, i myślenie, i tak dalej, to się może oczywiście powtórzyć. A jeśli budujesz własną listę adresową, czy kierujesz ten cały ruch na przykład z mediów społecznościowych na stronę, gdzie ludzie podają swój adres e-mail, dzięki temu tworzysz własną listę adresową, która należy do Ciebie, nikt Cię jej nie skasuje. Chyba, że bierzesz kiepskie narzędzie do budowania listy, ale jeśli bierzesz dobrze, to te listy nikt Ci nie skasuje. Możesz tam wysyłać co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz. I to należy do Ciebie. I w takim wypadku, gdy masz własną listę adresową i Ci nagle Facebook skasuje konto, TikTok skasuje Ci konto, YouTube skasuje Ci konto, to tak i tak cały czas masz ludzi na własną listę adresową, z którymi stopniowo budujesz relacje, sprzedajesz im, rozmawiasz z nimi, dzielisz się różnymi przemyśleniami i budujesz pozytywne relacje. Dzięki temu te osoby też Cię poznają, polubią, mogą Cię polubić również i Ci zaufać. Dzięki temu jesteś bezpieczny, ponieważ tworząc własną listę adresową zabezpieczasz swój biznes tak naprawdę. A jak to robić, jak to budować, o tym pogadamy sobie w innych filmach wideo.